21 kwietnia Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na teledzień. Jeden z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary w Kleszczowie został zakażony koronawirusem. Obiekt jest zamknięty i pilnowany przez policję. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie zdecydował o zamknięciu obiektu, w którym przebywa około 60 osób. Decyzja ta podyktowana była obawą o zdrowie pozostałych pensjonariuszy, bowiem osoba, u której wykryto COVID-19, przebywała w Kleszczowskim Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary. Bełchatowski Sanepit informuje, że obiekt został poddany kwarantannie, a od wszystkich jego mieszkańców oraz personelu pobrano wymazy do testów na obecność koronawirusa. Dotyczy to 59 pensjonariuszy dps oraz 8 pracowników. Pracowników i dwóch księży. Po opoznaniu wyników badania zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie funkcjonowania placówki. Lekarka pracująca w Szpitalu Wojewódzkim imienia Jana Pawła II w Bułchatowie zakażona koronawirusem. Co z pacjentami? Informacje o lekarce zakażonej koronawirusem potwierdza Bełchatowski Szpital. Jak informuje Aleksandra Gradowska, rzecznik szpitala, lekarka podczas dyżuru na oddziale obserwacyjno-zakaźnym poczuła się gorzej, zaczęła pokasływać, ale nie miała gorączki i dodatkowych objawów COVID-19. Po przeprowadzonym teście na koronawirusa okazało się jednak, że wynik był dodatni. Obecnie lekarka przybywa na kwarantannie i czuje się dobrze. Jak dodaje rzecznik szpitala, w tym czasie pani doktor nie miała kontaktu. Z pacjentami z nocnej pomocy lekarskiej. Pacjentom przebywającym na oddziale obserwacyjno-zakaźnym po kontakcie z zakażonym medykiem wykonano testy na obecność koronawirusa. Jak podaje szpital, wszyscy otrzymali wynik ujemny. Rośnie liczba zakażeń w powiecie byłchatowskim. Wczoraj poinformowano o kolejnych trzech przypadkach. W sumie to już 47 osób. W całym województwie od początku epidemii to już 682 osoby. W województwie łódzkim są 22 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą dwojga dzieci, dwóch nastoletnich dziewczynek, jednej młodej kobiety, pięciu kobiet w średnim wieku, czterech kobiet w starszym wieku, czterech młodych mężczyzn, dwóch mężczyzn w średnim wieku oraz dwóch mężczyzn w starszym wieku. To osoby od 10 miesiąca życia do 83 roku życia mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego kolejnych dwanaście osób które były zakażone koronawirusem po leczeniu otrzymały dwa wyniki ujemne i są zdrowe w tej chwili w Województwie Łódzkim są 682 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 40 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia, 2968 osób jest objętych kwarantanną, 1054 nadzorem epidemiologicznym, 194 osoby zostały uznane za zdrowe, poprzedniej doby wykonano 404 testy. Urząd wojewódzki po raz pierwszy przekazał informacje z podziałem na powiaty dotyczącą wyzdrowień. 194 osoby, które zakaziły się koronawirusem, już wyzdrowiały. Z każdym dniem co budujące, ich przybywa. Najwięcej bo 98 osób wyzdrowiało w Łodzi, ale tam też jest najwięcej zakażonych, aż 178 osób. W powiecie zgierskim na 76 stwierdzonych zakażeń wyzdrowiało 30 osób. W powiecie radomszczańskim 16 chorych z 31 stwierdzonych tam przypadków jest już zdrowa. W powiecie łowickim aż 10 na 13 zakażonych opuściła szpital. Powiat chatowski, w którym jest już 47 zakażeń, ma stwierdzonych 6 wyzdrowień. Tyle samo osób, które wygrały walkę z koronawirusem, jest w mieście ale tam stwierdzono zaledwie 9 przypadków zachorowań. W powiecie tomaszowskim na 12 zakażonych wyzdrowiało już czterech pacjentów. Po trzech pacjentów wyzdrowiało w powiatach Skierniewickim, Pabienickim i Kutnowskim. Dramatyczna sytuacja jest w powiecie opoczyńskim. Tam stwierdzono już 151 zachorowań, a wyzdrowiały dotychczas tylko dwie osoby. Niestety trzech mieszkańców powiatu opoczyńskiego już zmarło. W statystykach podanych przez Urząd Marszałkowski dwa wyzdrowienia odnotowano również wśród mieszkańców miasta Piotrków Trybunalski na terenie powiatu piotrkowskiego jedno na 21 stwierdzonych przypadków. Najlepiej pod względem epidemiologicznym jest w powiatach brzezińskim, gdzie odnotowano jeden przypadek zakażenia i osoba jest już zdrowa i wieluńskim, gdzie dotychczas nie stwierdzono obecności koronawirusa. Od wczoraj bełchotowianie mogą cieszyć się z poluzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Mieszkańcy mogą już wyjść do parku na spacer, a także do lasu. Nieco swobodniej robi się także zakupy, bowiem zwiększono liczbę osób, które jednocześnie mogą przebywać w sklepie. W nowym rozporządzeniu znalazły się także zmiany w godzinach dla seniorów, te obowiązywać będą tylko od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że w weekendy osoby powyżej 65 roku życia nie będą mogły liczyć na otwarcie sklepów tylko dla nich w godzinach od 10 do 12. Czas epidemii koronawirusa wymusza na wszystkich większą dyscyplinę i przede wszystkim ograniczenia kontaktów międzyludzkich. W tych warunkach muszą jednak odbywać się sesje. Na jutro zapowiedziano sesję Rady Powiatu, zupełnie inną niż te, które mogliśmy obserwować dotychczas. W poprzednim miesiącu sesję odwołano, w tym zdecydowano się ją przeprowadzić ale inaczej. Nie na sali obrad jak zazwyczaj, a w zaciszu domowym. Wszyscy powiatowi radni dostali pakiety do swoich domów, a w nich materiały do sesji i karty do głosowania. Na każdym z punktów bez dyskusji na sali obrad i pytań zadawanych na forum musieli indywidualnie zdecydować, jak zagłosują. Warto dodać, że te głosowania radni mają już za sobą. Teraz zebrane pakiety trafią do przewodniczącego Rady, który jutro w pokoju w starostwie. I w samotności odczyta każdy z punktów i poda do wiadomości publicznej jak głosowali radni. Sesja nie będzie transmitowana na żywo, ale zostanie zarejestrowana i umieszczona na stronie starostwa w zakładce e-transmisje. Nie działają telefony stacjonarne w wydziałach urzędu mieszczące się przy ulicy Czyżewskiego. Do Urzędu Stanu Cywilnego oraz Zespołu do Spraw Ewidencji Danych Osobowych, meldunki, dowody osobiste można dzwonić pod uruchomiony tymczasowo numer komórkowy 601 555 692. Kontakt z Wydziałem Zarządzania Gospodarką Opadami Komunalnymi do czasu usunięcia awarii telefonów stacjonarnych możliwy jest jedynie pod numerem 691 058 348. Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50% składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej. 18 kwietnia weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego. Jeżeli chodzi o zwolnienie ze składek, nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50% kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i w marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu. Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również z zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub w marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłacaniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Chcielibyśmy też zachęcić przedsiębiorców, aby składali wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej elektronicznie, bo znacząco zmniejsza to ryzyko popełnienia przez nich błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.